The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Lies of P. Tym razem witam się z nami w taki dość, no, w miarę niezwykły sposób, myślę. Mam tutaj załatwioną sprawę, mianowicie jestem ciekaw, czy mogę oddać tę lalkę temu gościowi, z którym gadaliśmy, i on był chyba tam. Jak mi się wydaje, a najszybsze zejście tam, to gdzie zjechać tutaj winno? A jakby co, wykupiłem sobie u ziomeczka wszystko, co miał. No i wszystko, co miał na limicie. I w sumie nie było to jakieś mega trudne. Wystarczy po prostu dosłownie przejść całą tę lokację od pierwszego Stargazera do ostatniego trzy razy i było mi stać na wszystko, co miał na wyposażeniu. Powoli wchodzi te idealne kontry. Czy tam parada. No i pięknie. Ergo zdobyte, ogarnięte. Czy to był ten? Nie, to nie to. To nie to. To? Też nie. O, chyba tu. Tak. If only we could play together like we used to, Murphy. I miss you. If only we could play together like we used to. Murphy. Serio, to tyle? Ej, no myślałem, że będę mógł mu oddać tę lalkę. Ej, no czuję się teraz zawiedziony, bo nie wiem, że opluty, ale zawiedziony jestem, że nie mogę mu tej lalki oddać. Autentycznie. Ja pierdzielę, no serio? Myślę, że to jest takie, wiecie, sugerowanie, że okej, no pokonasz typa, zdobędziesz lalkę, no to zanieś go do ziomka. Ale ewidentnie nie. Dobra. Dziedziniec kradzkiego ratusza. Czyli co, skoro to się okazało niewypałem, no to chociaż sprogresujmy trochę fabułę. I iść muszę ten, wydaje się, bo stąd tutaj przyszedłem. Czyli idziemy w tę stronę. Tutaj pusto. Tutaj. Przewodnik Weniniego. Drodzy mieszkańcy, Kretu, fabryka została zajęta przez marionetki. Bez względu na przyczynę, odpowiedzialna jest za to kompania Weniniego. Ja, Lorenzini Venini, w pojedynkę powstrzymam te czarty. Fabryka jest teraz niebezpiecznym miejscem. Uważajcie na siebie i nie zbliżajcie się do niej. Resztę pozostawiam w rękach pana Geppetta, któremu zawierzam bardziej niż komukolwiek. Niech Bóg ma w swojej opiece ukłony Lorenzi Venini. Okej. Okay. Tylko pytanie, czy aby z tego Veniniego nie zostało tylko tyle, co właśnie ten list. To co my wiemy, to tyle, że gościu poszedł sobie po tego do tej fabryki i tyle go widzieli. Here it is. Venini Works. Everything you see here belongs to Venini, the classiest playboy and most brilliant inventor in Krat. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? I wish we could find him. That is, if he's still kicking. Zobaczymy, jeśli nie jest oskryptowane, że gość ma zginąć, zanim go znajdziemy, albo później, no to raczej się nic nie stanie. Cudowne lekarstwo. Tu kupisz cudowny lek. Alchemik cudotwórca Clark Shore, znany również jako doktor choroby precz, zdołał stworzyć lekarstwo na straszliwą zarazę, jaka rozniosła się po kracie.
Wykorzystał do tego róg jednorożca, krew dwugłowego węża i gotowaną mandragolę. Clark Shore osobiście przedstawił lekarstwo i potwierdził, że zapewnia całkowity powrót do zdrowia. Błękitna plaga to żadna boska klątwa, nie lekajcie się więcej. 200 doktora choroby precz, ceny mogą lecenie ze względu na ograniczone zasoby towaru. Tak, to w ogóle nie brzmi jak wciskanie ludziom gigów. Okej. Okej, to nie dość dziwna marynarka. Okej, ale są tej rzeczy, no to... Przejdź się tędy. Super. O, jeszcze lepiej. Ma tego full minisa, to wypadałoby go tego poużywać. Zwłaszcza, że mam ten upgrade, że zabijanie przez wrogów odnawia mi trochę energii Legionu. Bunka odporności specjalnej. To jest coś nowego. Który to rzucił? Media. Dobra, czemy tę flaszkę. Zwiększa odporność specjalną. Specjalna bułka podnosząca odporność specjalną u marionetki. Jej zastosowanie zwiększa odporność na porażenie, przełamanie oraz zakłócenie. Okej, okay, zakłócenie to jest coś nowego. Mocna pozycja obronna jest czasem lepsza niż atak. Mocna pozycja obronna jest czasem lepsza niż atak. Ampułka odporności opracowano tak, aby zwiększała tolerancję marionetki na nietypowe stany. Okej. Okay. Mamy takiego i mamy takiego. Finalnie zawalczę z oboma, ale jak mam wybierać, to walczę najpierw tego małego. Nie, tu jest gość z Mołotowem, dobra. Myślę, że ten grubcie tak właśnie rzuca, albo czymś tak strzela, ale... Bym się przeliczył. Jest coś schowane, o dziwo. Edytor baśni. I nie ma iluzorycznej ściany, aż się prosiło, żeby takową tutaj dać. To wiem, może to będzie tak jak w Sekiro, że tu nie ma iluzorycznych ścian. Już tym bardziej. Dobra, ta strzela swoją głową, żeby stanie zresztą, żeby nie nagrywać. Ładnie. Się kompletnie nie udało. Jak się działa ten blok. I zgarda się działa. Ten i przegiełem z tym ładowaniem. Mam nadzieję, że to jest mini boss i że on się nie będzie tutaj pojawiał. No seriously, nie załapało! Ja też w ogóle miałem ten naładowany z tym właśnie tutaj tym ziemi. Mam tą
baśń po prostu naładowana w całości, zamiast ją użyć, to jak idiota po prostu dałem się uciec. Uuu, nice! No gdzie to zablokować? Czyli okej, okay, garda doskonała działa też na takie przedmioty rzucone. Tu no. Dwa przejścia. No chyba sobie jaja robisz! Jeden w ogóle nie trafiła, druga trafiła i dostałem DM za oba? XD! Okej, okay, przegrzanie. Do przegrzania dochodzi wskutek nagromadzenia obrażenia od ognia. W trakcie przegrzania zarówno bohater, jak i potwory stają się bardziej podatni na ogień i otrzymują od niego ciągłe obrażenia. Dodatkowo zmniejsza ona naturalne zyskiwanie zdrowia przez potwory. Spowalnia ona również odzyskiwanie gardy. I większa twoja odporność na ogień, tym wolniej wypełnia się pasek przegrzania. Aby pozbyć się zmiany stanu, skorzystaj z ampułek oczyszczenia. Okej. Okay. Nie powiem, szkoda mi tej akcji, bo nie musiała się praktycznie w ogóle wydarzyć. Prawdopodobnie jeden rzut ogniwem by tego rzucającego wykosił. Tyle się już zdążyłem przekonać. Za mocni to nie są. Ładnie i szybko padł. O nie, chyba jednak gość co tam stoi. Ja, czyli to nie jest miniboss. Niestety. Jest taki przeciwnik, który może się odradzać. Wiemy. Tak za pierwszym razem. Czemu to było? To było bardzo za łatwo. Jest kolejny rzucający. Ten tu ma zasięg. Lecz się, lecz się. Może zmuszony dwa te ogniwa wykorzystać. No stary, facet ma naprawdę niezły rzut. Dobra, to robimy ten akurat. Ktoś sobie ładnie zdechni. Tak, ten dźwięk nie, to nie jest dobry znak. Śmiernik Legionu. Okej, tam jest, widzę, ślepy załóg, więc pójdziemy najpierw tam. To moja strata, korzystam. To jest dziwo. Żeby też je fajnie naładować. Just where you've been?
up. Congratulations! You've been selected from this cast of... a little, for an exclusive, obtrusive, intrusive transmittal from me, Arlecchino, the king of all riddles. Now, you know what I'm called, and why I called you, and I want to know your name, but not till we're through. For as soon as I learn that one riddle burned, and I do love a mystery, don't you? Now, only the living solve riddles, as everyone knows, that's a must. When your city is so full of puppets, it seems are about fit to bust. It's time for the riddle. No more waiting. We thank you for participating. By morning, it walks on feet numbering 4. At midday, just 2. No less and no more. It walks on 3 feet when the evening arrives. And if you solve this, then I'll know you're alive. Człowiek. Correct. Fantastic insights, caller. But not everything has to rhyme, you know. I'm not a caricature. I'm the king of riddles. That said, how do we know you didn't just get lucky? Even a stop clock is right twice a day, and even a puppet can be accidentally correct just by random chance. Still, a promise is a promise. Arlecchino, tell him what he'll get. Thanks, Arlecchino. Caller, your correct answer has earned you a Trinity Key. Doors and keys, and keys and doors, the subjects of puzzles and riddles galore. My next riddle won't be so simple to crack. Arlecchino's the king. Not some riddling cheap jack. Jakbym... Ostatnio tego bym się spodziewał w Souls-like'u to Riddler. No dobra, no. Może być. Okej, czyli widzę Riddler połączony trochę z Zasem. W sensie będziemy gadali przez telefon, ale odpowiadali na zagadki. No, co, ta pierwsza była banalna, ale no chyba miałaby temu służyć, żeby właśnie... wprowadzić trochę w temat. Ale właśnie, czym jest ten klucz trójcy? Zobaczmy go. Klucz trójcy. Klucz zdobyty dzięki udzieleniu odpowiedzi na łamigłówkę króla zagadek. Zapewne coś otwiera. Święty Trójkąt stanowił tajny symbol pewnej organizacji. Plotka głosi, że właśnie to zgromadzenie miało rzeczywistą władzę nad kratem. Okej. Nie, kurde, i teraz nie wiem, czy coś... Coś ominąłem chyba. Coś, może nie? Powiem wam, wbrew pozorom, troszeczkę myślę, żeby wrócić jednak do naszego haka. Stargazer. Mnie to jak najbardziej na rękę. 20 minut, no to jeszcze nie będę kończył odcinka. Wejdę normalnie. Sobie. Tutaj. Mogę rozpocząć. Czyli wejść tak pośrednio normalnie, ale też widzę, że żadnej nagrody za to nie ma. Kolejny plakat. A nie. Elektryczność skutecznie pustkaje marionetki, jeśli nie jesteś tropicielem, zmykaj. Okej. Chociaż czekaj, zanim naprawimy. Co to jest? Łańcuch. Okej. Czy to jest komponent?
Dokładnie, możemy sobie odnowić od razu wszystko do pełna. Dobra, jeszcze w tym odcinku pochodzę z tym twoim ministrem, ale naprawdę zaczynam powoli myśleć, żeby powrócić do tego haka. Bo on się naprawdę przydaje, żeby takie pojedyncze marynetki po prostu przyciągnąć do siebie i od razu się ich pozbyć. Tak fajnie ich pojedynczo wyciągać, jak na przykład Pike robi w Kingu. Z drugiej strony full minis na takie kloce się przydaje, które wolno chodzą i da się fajnie go naładować, zanim się wystrzeli. Okej, łańcuch to jest przedmiot do rzucania. Łańcuch nadający się do potężnego zamachu. Zadaje obrażenia od uderzenia wszystkim w zasięgu i obraca trafionych wrogów. Czasem najskuteczniejsza jest prostota. Wypowiedź pewnego tropiciela. Okej. Niby do rzucania, a w sumie tak nie do końca. Wytrzymały. Totalnie nie udało. Księżycowy kajnowy, to mi się akurat bardzo podoba. Dobra, albo mi się wydaje, albo jeśli mam parowanie gardą i wykonam idealną gardę, to parowanie od razu jest wyleczone do maksimum. To jest kolejna rzecz do przetestowania. Promieniste fragment Ergo. Przepraszam, fragment promienistego Ergo, tak? Nie na to wychodzi. Ja cię sunę, co to jest za klot. Jasny gwint, ja z tym będę musiał chyba walczyć. W ogóle nie mam leczenia. Na razie czego? Mogę stąd normalnie wyjść. To jest boss. Okej. A, jasne, pewnie. Nie ma bata. Wracaj na górę. Skażemy dookoła. Jeszcze czego? Jak Lyfia normalnie, też się buja w tym czasie. Ej, to może tak samo jak Lyfia mogę to jakoś wyłączyć. Jakaś opcja. Pytanie, czy tu jest jakieś inne przejście. Bo w sumie może ja teraz nie mam z nią walczyć, bo jeszcze jest takie przejście. Ale chyba nie, bo tam jedyne przejście jakie było, to był ten skrót, który mogę odblokować. Dobra, odblokuję sobie. Przejściutko. Dlaczego by nie? Zobaczmy, co się kryje z tej strony. Fragment swojego ego. Kolejny. No. Bo tu pusto i zejście na dół. Tutaj. I wie. Oh, this
This place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Co? Już wyczekujemy jumpscare'a? Tu by mi się teraz przydał na przykład ten. Przykład. Rzucacza do siebie przyciągnął momentalnie. Nie zauważam tego. Dobrze. Na tę wizę to jest dobra rzecz. Mamy jakiś skarb, który trochę obawiam się otworzyć, ale jolo. Zasobnik porażenia Belfort. Okej, nowa część. Jest tutaj. Mieliśmy prototyp Związku Pracowni. Prototyp opracowany przez Związek Pracowni powstał wskutek rozumianych prób poprawienia wydajności. I tutaj też jest cięższy, ale jest w cholerę wydajniejszy. Części modyfikujące działanie systemu krążenia płynu w marynetce poprawiają odporność na porażenie. Zasobnik opracowany przez warsztat Belfort Superior zastanawia mnie, że będą odpowiadające zmiany statusu. No ale pewnie tylko i wyłącznie porażeniom, więc... Kupię, mówiąc krótko. Raport zarządcy fabryki. Dobra, jest względny spokój, więc próbujemy to odczytać. Drogi panie Venini, zgodnie z pańskim poleceniem dokonałem rzetelnego śledztwa dotyczącego dostarczanego przez alchemików Erga. Zrobiłem to rzecz jasna w całkowitej tajemnicy. Rzeczywiście, jego jakość stała się z czasem coraz gorsza. Nie powątpiewam w alchemików, lecz spadek ten jest zbyt powszechny, by można go było zrzucić na kart przypadku. Jak tak dalej pójdzie, ryzyko defektów u marionetek w tym kwartale stanie się odczuwalnie wysokie. W końcu jakość Erga to najważniejszy czynnik. Według wiarygodnego źródła, wysoko postawieni alchemicy rozpoczęli ostatnio eksperymenty nad produkcją Erga za pomocą innej metody. Uważam, że ich tajne próby mają związek ze spadkiem jakości Erga. Czyżby rozkręcali ciała marionetek wyrzuconych na bagnie bez nadziei? Zalecam w każdym razie ostrożny kontakt zamiast oficjalnej skargi. Nikola Zazon, rządca fabryki numer 1. Podpisała raport. Ja się cały czas poruszam po zbyt dużych miejscówkach, żeby za chwilę nie miał sobie coś wyskoczyć na miejsce. A propos. Pierwsze leczenie w takim razie. Okej, okay, tak też można. No dobra, czekaj. Tam jest drabina. Do której z tego co widzę się nie dostanę, bo blokują mi niewidzialne ściany. Zresztą nie wiem, czy z tej drabiny da się jakoś w sposób skorzystać. Czy tutaj da się wejść gdzieś, gdzie potem mogę iść dalej. Czyli muszę iść niestety tędy. Ej ty, no jak ten typ z drzwiami z komnaty, z krypty nieumarłych? Kurczę. Ale jest tutaj sam chociaż? Super, że to miał jakieś 0% szansę trafienia. Zobaczmy, tu jest zablokowane, tu są schody. A kto wie, może jednak mogę tego ciula zignorować. Czy może to jest najgorsze? Że ja nie chcę. Dobra,
nie, garstka ma nie przyda co samej gitarze. Za łatwo by było. No kurwa, jebany komary, jak nie ten ciul, to komary mnie oblazują. Mało, podniosłem serdę. Wreszcie! Dobra, za chyba szóstym razem gościa rozwaliłem. Ale wreszcie się udało. I ten run wam na pewno do niego pokażę. Motyl, motyl, motyl! Korba motoryki, ładnie. Co jest tutaj? Termit. Okej. Zobaczmy. Oba przedmioty. Gdzie jest ta korba? To pewnie w materiałach. Zwiększa motorykę rękojeści. Korba zmieniająca właściwości broni przerwia zdolność rękojeści. Korba wynaleziona przez pracownika do precyzyjnej regulacji rękojeści broni. Wzmocnienie jednej zdolności wiąże się z osłabieniem przeciwnej. I mechanizm Legionu. Część modyfikująca rękę Legionu. Narzędzie korygujące używane do modyfikacji ręki Legionu dostępne jedynie w pracowni. Rękę Legionu można zmodyfikować za pomocą maszyny rzemieślniczej Veniniego. Urządzenie korekcyjne pracowni opracowane z myślą o zwiększeniu twardości i odporności rąk Legionu. Przyrządy tak delikatne, chyba opracowano powinno być. Przyrządy tak delikatne jak ten wymagają stałej konserwacji. Okej, czyli jak rozumiem, to jest po prostu punkt upgrade do mojej łapy. O, nice! Jest Stargazer. No, jak to coś się odrodzi, to będzie jakaś kpina. Bo to na spokojnie to było coś w rodzaju minibusa. Odbudowujemy nasze Stargazer. Zgarniamy to. To jest źródło elektryczności. Kolejne marionetki, ale ja mam jeszcze jedno przejście do ogarnięcia. I z wielką chęcią jeszcze je sprawdzę. Mianowicie chodzi mi o to zejście zaraz obok tego wejścia. Ale no, cały czas mnie właśnie teraz ciekawi. Frapuje mnie właściwie to, co ja właściwie... Myślałem, że... Omen. Z tym. Właściwie. Frapuje mnie, co w sumie chciałbym ulepszyć. Tutaj. Jakiś sej. Termit. Koło zębate i ostrze piły. Okej, to jest coś nowego.
Pewnie do rzucania kolejne. Tak jest. Ostrze piły, które można rzucić, trafia na wróg, otrzyma stałe obrażenia odcięcia. Niektóre rodzaje przedmiotów już same w sobie są niezwykle niszczycielskie. Kiedy dodać do tego siły marionetek, nie trzeba mówić nic więcej. Okej, okay, czyli... To jest w przypadku tego samego... To jest ten sam opis, co w przypadku tego... Tego takiego... tej rurki. Nie, okej, okay, otwórz. Kot? Nie, po co? Wyrwij po prostu drzwi. Sztylet salamandry. Nowa broń. Jak sama nazwa mówi, pewnie będzie bronią szybką. Okej, okay, wytrzymałość jest słabsza. Jest lżejsza. Trochę lepiej ładuje ogniwa pulsu. Okej, okay, ogólnie nie jest taka zła tak naprawdę. Zobaczmy. Sztylet salamandry. Broń za broń emitująca... Nie, czekaj. Emitujący ciepło minerał osadzony w tylnej części głowni. Salamandra symbolizuje ogień i oczyszczenie. Ten sztylet został stworzony do specjalnego rytuału oczyszczającego przeznaczonego dla tych, którzy zdradzili alchemików. Podobnie jak ten sztylet, niektórzy alchemicy potrafią uwolnić olbrzymie ciepło z serca. Ergo, chrzciciele, którzy pozyskali zdolności ognia, nazywali siebie ogniem Simona, puryfikatorami prawdy. Okej. No i oczywiście jest to broń bardzo szybka. Dobrze, wiem skrót. Po prostu wyjście stąd. Gdzie? A, teraz tutaj. Okej. Okay. Czyli mogę to w sumie sprawdzić od razu, a kto wie, może to by było nawet lepsze od tamtej. Tej. Tego jeszcze od tej mojej broni. Ja zobaczmy też oczywiście te. Zapalnik tymczasowo zwiększa ataki ogniem i pchnięcie z odwrotną. Pchnij wroga znajdującego się przed tobą i szybko się wycofaj. Okej. Okej, no to skoro tutaj jest tak pogarnięte, no to tepnijmy się do hotelu. Pogadajmy. Wydajmy punkty i ulepszymy sobie którąś łapkę. A, i poza nagraniem, kiedy chciałem sobie właśnie wydać te punkty na ulepszenia, to zagadała do mnie Sofia i powiedziała coś w stylu, że teraz krat jest niebezpieczny, mamy bronić ludzi i uważać na siebie. Coś takiego mniej więcej. Tak więc, mówiąc krótko, spróbujemy. Dobra, ile? Mam 5000, no to na jakieś 2 punkty wystarczy? No spokojnie, dobra. To chyba pójdę w potencjał i w wigor. Chociaż myślę nad zdrowiem trochę. Zawsze to więcej odzyskiwania gardą. No, chyba to wezmę tak. Okay, 1200. Czy mógłbym sobie te 1200 wyfarmić z przedmiotów, które mam przy sobie? Zobaczmy, tutaj 500, tutaj 300 i 100. Okej, okay, czyli takie i dwie takie. I'll use my power. Dobra, i wydajność, no i będzie ten wigor, też ten jeden punkcik. Dobra, zanim pójdziemy ulepszyć którąś rękę, zobaczmy, czy Geppetto ma coś do powiedzenia. Chyba skręciłem złe schody. W ogóle ogarnąłem, że człowieczeństwo wpływa na to, jakie dostaniemy zakończenie. A podnosimy je, na przykład właśnie tak jak było powiedziane w pierwszym odcinku na końcówce. A nie, przecież jest tutaj. Słuchając melodii, z tego co jeszcze dowiedziałem, wykonując gesty przed Sofią. Nie, tak też, ale też możemy po prostu też przez te kłamstwa nasze możemy właśnie też jakby się też to człowieczeństwo podnieść, no bo Pinokio jest jedyną marionetką, która potrafi kłamać, czyli nie jest zwykłym robotem czy tam androidem, a najzwyczajniej w świecie no jest takim, powiedzmy,
W sensie, Pinokio najbliżej jest do takiego detroidowego androida, który zyskuje samoświadomość dzięki RA9, chyba tak się nazywał? Tyle pamiętam przynajmniej z lore. Jak oglądałem u Subject Volta, chyba się ten jakiś bóg nazywał RA9. Chyba to był jakiś program i Android wierzyły, że to jest ich bóg. Nie jestem pewien teraz. Coś w tym desen. The city of Krat. Ask me any... Dobra, myślę, że powie coś nowego, ale nie. Farcu nie mam, więc nie mam co tutaj siadać. Więc dobrze. Idziemy w takim razie ulepszyć Ronsię. Czy muszę zagadać z nią, czy po prostu użyć maszyny? I know my way around a weapon. Przerób rękojeść. Ja w sumie? Czekaj, przerób rękojeść. Bo, a, to jest to. Z tą korbą, na przykład. Na motoryki mam 10 punktów, więc mi nieważne, gdzie to wsadzę, no to... Coś tam się podniesie. Znaczy widzę, że sztylet to bardziej zaawansowania by potrzebował. Ulepszyć broń, bym chciał ulepszyć na przykład... głównie wielkiego miecza, to... brakuje mi ergo. Ale myślę, że te ergo, które mam, powinny wystarczyć na to. I know my way around. Więc spróbujmy. Bo teraz dość często korzystam właśnie z tego wielkiego miecza, więc... czy z tej głowy, więc ulepszmy ją sobie. Dalej jest co? Księżycowy kamień półksiężyca. Okej. Okay. Głownia sztyletu, głownia pałki... głównia sztyletu, myślę. Bo te ataki od ognia mogą być naprawdę fajne. Zobaczmy teraz to. Mini rękę Legionu. Minis. Wróćmy sobie do szpitala. Ach, może jeszcze nie mogę po prostu. Teraz już... przecież kurde... no dobra, zostańmy przy tym Fulminisie. Kurde, jak naprawdę w ogóle rzadko korzysta z tych umiejętności Legionu, tak niestety Fulminis naprawdę się przydaje na te marionetki w fabryce, więc... wtedy bądź nie, jestem pośrednio zmuszony mieć go wyekwipowanego, żeby szybciej toczyć walkę. Welcome to Hotel Cro. Dobra, u niego nic nowego. Pogadać też niepogadane. Dobra. No to co? To ja w takim razie lecę do tego kanału Związku Pracowni. A my w kolejnym materiale będziemy sobie te miejsce eksplorować. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!